Witajcie kochani. Przychodzimy ponownie z apelem o ratunek dla Parku Szczytnickiego. Dzieje się rzecz niewiarygodna. Wkrótce możliwe, że zostanie wyciętych wiele tysięcy drzew pod inwestycję przedłużenia obwodnicy śródmiejskiej. W tym na terenie Parku Szczytnickiego 1300 zabytkowych drzew i ponad 250 krzewów. No, tak masowe wycinki mają mieć miejsce w mieście, który ma najniższy współczynnik zalesienia z dużych miast w Polsce. To jest 7% tylko powierzchni. A dodatkowo w mieście, które zajmuje 8 miejsce pod względem zanieczyszczenia powietrza w Europie. Więc rzecz niebywała. Przejdźmy do meritum sprawy. 8 września tego roku, czyli dosłownie kilkanaście dni temu, została wydana decyzja z RIT o pozwoleniu na budowę tej drogi. I tym bardziej jest to bulwersujące, że inwestycja ma być realizowana kosztem zabytkowego Parku Szczytnickiego. No jest to kuriozum w skali chyba europejskiej co najmniej, bo chyba nie było takiego precedensu, żeby budowano obwodnicę kosztem zabytku, jakim jest Park Szczytnicki, obiekt zieleni. Prezydent naszego miasta zdecydował o likwidacji ponad 1/4 powierzchni zabytkowego Parku Szczytnickiego, ponad 25 hektarów jego powierzchni. Wiąże się to, tak jak powiedziałem, z wycinką wielu bardzo wyjątkowych drzew, a mówimy tutaj tylko o 600 metrach całego przebiegu trasy. No, wycinki tych 1300 drzew i 250 krzewów, co najmniej, bo wiadomo, że w czasie budowy mogą nastąpić sytuacje takie, że dojdzie do jeszcze większych wycinek. Okazuje się, że te wszystkie drzewa do wycinki zostały policzone po prostu przez inwestora. One znajdują się w jego wytworzonej dokumentacji. Jest to inwentaryzacja zieleni na potrzeby budowy tej drogi i ta inwentaryzacja jest w aktach sprawy. Na potrzeby inwestycji będą cięte drzewa nie tylko w Parku Szczytnickim, ale i na terenie zabytkowego Sępolna i Biskupina. W sumie będą to gatunki i lokalne, i tak zwane introdukowane. Jodły, dęby, sosny i wiele innych. Szacujemy ponad 50 gatunków różnych drzew. Teraz może o kwestiach prawnych. Stwierdzamy, nie tylko jako organizacja, ale też nasi prawnicy stwierdzili, że ta decyzja jest całkowicie bezprawna, że ona narusza przepisy wielu ustaw, ale przede wszystkim ustawy o ochronie zabytków. Należy pamiętać, że inwestor wystąpił do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zgodę na budowę tej drogi. Jest to wydana opinia 1 lipca 2019 roku, która nakładała na inwestora 6 warunków możliwości jej realizacji. Natomiast stanowiła, że inwestycja nie może się odbyć kosztem terenu Parku Szczytnickiego i Dolnośląski Konserwator Zabytków negatywnie ocenił tę inwestycję, pisząc wprost w swojej opinii do ZRID-u, że inwestycja stoi w sprzeczności z zasadami ochrony zabytków. W związku z tym nie może być realizowana na odcinku 600 metrów, czyli na tym odcinku, który dotyczy zabytkowego Parku Szczytnickiego. Wydaje się, że nałożenie na decyzję z RIT, czyli na decyzję o pozwoleniu na budowę tej drogi, rygoru natychmiastowej wykonalności ma doprowadzić do sytuacji tzw. faktów dokonanych. W tym momencie inwestor może w każdej chwili wejść w teren budowy i wycinać drzewa, po prostu robić działania, które będą działaniami wyprzedzającymi do odwołań, które zapewne będą podejmowane ze strony okolicznych mieszkańców, czyli będą skarżyć tą decyzję do wojewody, ale również został poinformowany minister kultury i dziedzictwa narodowego i on ma uprawnienia związane z KPA, czyli z kodeksem postępowania administracyjnego, który upoważnia go do uchylenia tej decyzji, a przede wszystkim do wstrzymania wykonalności tej decyzji.
nie muszę chyba mówić, że skala destrukcji, skala, wielkość i wartość tych drzew, które mają być wycięte, jest niewiarygodnie duża. To również produkcja tlenu w samym sercu Wrocławia. Czasu mamy naprawdę niewiele. Liczymy bardzo na Wasze wsparcie i zamieszczamy na naszym profilu facebookowym Park Wielka Wyspa petycję do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Prosimy Was bardzo o to, ażebyście ją wspierali i dystrybuowali do swoich kontaktów. Czasu mamy naprawdę niewiele, więc każdy Wasz głos, każde Wasze działanie teraz jest bezcenne. Z góry dziękujemy. Teraz los parku i tych tysięcy drzew leży nie tylko w naszych rękach, ale także i w Waszych rękach. Także dziękujemy za każdy podpis. Moi drodzy, wracamy do Was z tematem Parku Szczytnickiego i inwestycji, która ma być prowadzona na jego terenie. Po raz kolejny. Dwa pierwsze odcinki wyemitowaliśmy ponad 2 miesiące temu. Po nich nastąpiła rzecz od nas niezależna, mianowicie inwestor występujący w imieniu organu miasta Wrocławia zablokował ich emisję. Nie chcemy teraz wracać do tego dlaczego, natomiast nie chcieliśmy się konfliktować i potrzebowaliśmy chwili, ażeby ustosunkować się do właśnie dziejących się jakby warunków, więc mamy dzisiaj decyzję, pozwolenie na budowę prezydenta, no i przychodzimy nie tylko z apelem, ale żeby również zaanonsować kolejne 2 odcinki, które będą się odnosiły bardziej do wartości środowiskowych, wartości ponadczasowych Parku Szczytnickiego, abyśmy wszyscy mogli zdać sobie sprawę, jaką wartością dla nas on jest i dlaczego warto wystąpić w jego obronie.